Czy to jest jakiś sklep z płytami? To będzie niespodzianka, ale mam nadzieję, że się zgodzisz. Mhm. Musisz mi zaufać. No, ufam. Zaufaj mi. Jestem tatuatorem. Aha. Grunt pod nogami zatrząsł się z całą mocą. A podobają ci się tatuaże? Ale to trwały taki, czy... Zdecydowanie trwały, tak. Trwały. No, nie istnieje coś takiego jak nietrwały tatuaż. W pewnych kulturach to był taki moment przejścia między chłopcem a wojownikiem, zwłaszcza u Indian na przykład. Może w tobie coś to obudzić, może wtedy coś poczuć, jakiś tam zew. Może jakoś się otworzysz? A mogę dostać parę minut do namysłu? Zdecydowanie. Proszę cię bardzo, możesz sobie pójść. To sprawdzian dojrzałości i stanowczości. Tego mogą oczekiwać też przyszłe partnerki. Co się dzieje, Michał? Nie, nic. Ale słuchaj, są sposoby jakieś, żeby ten trwały tatuaż usunąć, tak? Ale tutaj nikt się nie zmusza do tego, żebyś go robił, tak? To nie o to w tym chodzi. To ma jakby wzbudzić w tobie poczucie pewności siebie. Może przełamie w tobie jakieś takie lęki, tak? Nie, boisz się igieł? Nie chodzi. A, też, ale to nie o to chodzi, wiesz, ja jestem katolikiem. Tatuaże nie są czymś zakazanym, tak? Nie, tylko... Czy ty szukasz wymówki na to, żeby wymówki. Nie zrobić? Ja nigdy się nie zastanawiałem, czy chcę taki tatuaż, czy to jakoś mi pomoże, nie? Tylko zależy. No, jak chcesz siebie zmienić w pewnym stopniu, tak? Jeżeli podejmujesz decyzję zmiany, no to takie cechy przełamania swoich słabości to jest jakby pierwszorzędne, tak? I to w tym kierunku bym poszła. Jeżeli to jest tak, że ty czujesz w tym momencie jakąś presję z naszej strony, czy z kogokolwiek strony, to nie ma to najmniejszego sensu, bo to musi być twoja autonomiczna decyzja. Dlatego damy ci jakiś czas, żebyś mógł spokojnie sobie pewne rzeczy przemyśleć. Ta decyzja powinna być samodzielna, ale Michał potrzebuje pomocy w jej podjęciu. No cześć. Mam propozycję takiej zmiany od nich, tak? Słyszysz? No, dostałem od nich szansę, tak? Od programu. Zrobienia tatuażu trwałego. Ja uważam, że to może być dla mnie dobre. Dzień dobry. No, w zmianie. Nawet się nie rozmawiam. Bo to czas tylko zmienić i będzie zmiany już do końca życia. Dobra, ja też nie jestem do tego przekonany, więc im odmówię. Wskazówki zostały przekazane, a decyzje podjęte. Przepraszam za kłopot, ale jednak rezygnuję. Nie jestem przekonany.